10 państw, w których zakazane są zwykłe rzeczy. Wczoraj opowiadałem o produktach spożywczych zakazanych w różnych państwach. Dziś opowiem o państwach, które zakazują rzeczy pozornie zwyczajnych, z którymi w Polsce spotykamy się na co dzień. Malezja. Państwo w Azji Południowo-Wschodniej na Półwyspie Malajskim i Wyspie Borneo. Malezja to federalna monarchia konstytucyjna, głową państwa jest król, wybierany co 5 lat przez zgromadzenie władców. Tradycyjnie władcą zostaje najstarszy wiekiem spośród elektorów. 9 spośród stanów posiada tytularnych władców, sułtanów, zwanych też rajami oraz własnych premierów. Malezyjski rząd w obawie przed ruchem opozycyjnym, który od kilku lat uprzykrza władzom życie, a którego symbolicznym kolorem jest żółty, zakazał noszenia ubrań w tym kolorze. Iran Państwo na Bliskim Wschodzie, leżące między Morzem Kaspijskim na północy, Zatoką Perską i Zatoką Omańską na południu. W styczniu 1979 roku szach pod naciskiem opozycji opuścił Iran. Lider opozycji islamskiej, przebywający na emigracji we Francji, utworzył Irańską Radę Rewolucyjną, a po powrocie do kraju tymczasowy rząd rewolucyjny. Nowy rząd przeprowadził nacjonalizację mienia należącego do rodziny cesarskiej, a z przyczyn ideologicznych. Zerwał stosunki dyplomatyczne z Izraelem i Republiką Południowej Afryki. W kwietniu tego samego roku proklamowano utworzenie Islamskiej Republiki Iranu. W Iranie obowiązuje restrykcyjny dress code dotyczący sklepowych manekinów. Przede wszystkim nie mogą być ustawione w pozycjach seksualnych, choćby skrzywione czy z zalotnie wysuniętą nogą. Damskie manekiny obowiązkowo muszą mieć również hijab na głowie. Państwa muzułmańskie, ja mam na myśli Arabia Saudyjska, Iran, Jemen i Kuwait, obowiązuje tam całkowity zakaz sprzedaży alkoholu. W niektórych krajach, na przykład na Malediwach czy w Bahrajnie, alkohol można kupić, ale tylko w wyznaczonych miejscach i tylko wyznawcy innego. Wyznania niż islam. Wiadomo, że w państwach arabskich z tym już jest gorzej. Zresztą w krajach skandynawskich alkohol też można kupić właściwie tylko w dni powszednie i tylko w wybranych sklepach, najczęściej poza centrami miast lub w ogóle za miastami. Państwo Islamskie. Salawicka organizacja terrorystyczna oraz samozwańczy kalifat ogłoszony w 2014 roku na terytorium państwa Iraku i Syrii. Państwo islamskie to nie tylko ugrupowanie, ale również dżihadystyczne państwo. Jego nazwa i idea jest szeroko krytykowana i potępiona. Organizacja Narodów Zjednoczonych, rządy i główne grupy muzułmanów odmawiają jego uznania. Celem ugrupowania, które jest spadkobiercą sunnickich ekstremistów z okresu okupacji Iraku przez siły USA i ich koalicjantów, jest ustanowienie... Hierokracji opartej na zasadach szariatu na wszystkich terytoriach zamieszkanych bądź rządzonych przez muzułmanów. 29 czerwca 2014 roku ugrupowanie proklamowało na ziemiach okupowanych powstanie kalifatu pod nazwą Państwo Islamskie. Palenie tytoniu w wielu krajach opartych o szariat jest zakazane, ale na terytoriach kontrolowanych przez państwo Islamskie przyłapanie na paleniu lub handlu zagrożone jest karą śmierci. O szczęściu mogą mówić ci, których skazano na 40 batów w ramach chłosty. Palestyna. Nie mam na myśli całego regionu, ale faktyczne państwo, które aktualnie utrzymuje się właściwie jedynie w strefie gazy, ale na szczęście długo nie przetrwa, bo Izrael bardzo konkretnie zaprowadza porządek z terrorystami ze świata arabskiego. Strefa Gazy nie jest uznawana za część jakiegokolwiek niezawisłego państwa, chociaż za pośrednictwem władz palestyńskich stawia żądania włączenia w skład przyszłego państwa Palestyna. Zdaniem rządzącego Gazą Hamasu, świętowanie nowego roku jest sprzeczne z islamem. Jest to przede wszystkim zachodnia tradycja i nigdy nie zgadzaliśmy się na jej kultywowanie w Gazie. Napisano w komunikacie policyjnym. Oznacza to zakaz odpalania fajerwerków na to aście lampką szampana kończąc. Zresztą sam alkohol również jest tam zakazany, także przerąbane. Arabia Saudyjska, państwo położone w zachodniej Azji na Półwyspie Arabskim. Arabia Saudyjska jest jedną z nielicznych obecnie na świecie monarchii absolutnych. Krajem rządzi król i premier, noszące też tytuł strażnika dwóch świątyń. W państwie nie ma konstytucji, choć istnieje ustawa zasadnicza nadana przez króla Fada w 1992 roku określająca uprawnienia rządu oraz obowiązki króla. Podobnie jak niewinne fajerwerki w niektórych krajach islamskich za niebezpieczne. Uznano również świętowanie Dnia Zakochanych. Dlaczego? Bo wywodzi się to z pogardzonego zachodu w Arabii Saudyjskiej czerwone róże 14 lutego dostępne są wyłącznie pod ladą i to tylko w niektórych wieciarniach. Za złamanie zakazu grozi areszt, więzienie lub chłosta. Zakaz obecny jest również w Malezji i Pakistanie. Tadżykistan – państwo w środkowej Azji ze stolicą w Dushanbe. Tadżykistan graniczy z Uzbekistanem, Kirgistanem, Chinami i Afganistanem. Na czele państwa stoi prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na siedmioletnią kadencję. Premier powoływany jest na swoje stanowisko przez prezydenta i musi uzyskać wotum zaufania od parlamentu. Organem władzy ustawodawczej jest dwuizbowy parlament. Prawa człowieka w Tadżykistanie są notorycznie łamane. Opozycja polityczna, wolność religijna oraz wolność prasy pozostają mocno ograniczone. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku nasilił się proces zamykania wielu niezależnych gazet oraz napadów na dziennikarzy współpracujących z tymi gazetami. Policja wzięła na celownik mężczyzn noszących brody. Niemal wszyscy brodacze zatrzymani przez policję. Opowiadają, że zostali siłą zaprowadzeni do fryzjera. W niektórych częściach kraju przeprowadzane są masowe golenia, by zapobiec radykalizacji społeczeństwa. Arabia Saudyjska, tak, ponownie na naszej liście, nie mało konsternacji wprawdzie wielu, jeden z popularniejszych szejków Arabii Saudyjskiej, gdy zeszłej zimy przypomniał Saudyjczykom, że bałwany są sprzeczne z szariatem. Dlaczego? Bo Bóg nie pozwala na tworzenie figurek niczego, co może mieć duszę, włączając w to drzewa, owoce, statki, budynki, a więc i bałwany. Widzicie, bałwan może mieć duszę. Takim sposobem zakazano lepienia bałwanów w Arabii Saudyjskiej. rodzi się pytanie: z czego oni te bałwany lepili? Japonia. Państwo wyspiarskie usytuowane na wojskim łańcuchu wysp na zachodnim Pacyfiku. Oczywiście prawdziwa Japonia umarła, dziś mamy jedynie popkulturową paczkę dla dzieci, ale co zrobić? Zakaz, o którym opowiem, jest również obowiązujący w Chinach czy krajach muzułmańskich. Hazard. W krajach muzułmańskich hazard jest sprzeczny z szariatem, oczywiście. W Japonii zabronione są niemal wszystkie gry hazardowe poza wyścigami konnymi i niektórymi sportami motorowymi. W Chinach hazard niby jest zabroniony, ale obywatele mogą brać udział w organizowanych przez państwo loteriach. W takiej loterii można wygrać na przykład prawo jazdy. Spod restrykcji wyjęte są niektóre regiony, na przykład Hongkong czy Macau. Tadżykistan. Ponownie to dziwne państwo. W 2003 roku zamknięto jedyną stronę internetową jedynej opozycyjnej partii politycznej. Blokowany jest także dostęp do Facebooka czy YouTubea. Konstytucyjne gwarancje sprawiedliwego procesu nie są przestrzegane. Często stosuje się tortury w stosunku do osób oskarżonych o przestępstwa. W Tadżykistanie dochodzi do częstych gwałtów na kobietach i powszechny jest też handel kobietami. Służby celne często odmawiają wjazdu do kraju bez podania przyczyny, mimo posiadania wszystkich wymaganych dokumentów. To jeszcze nic. To, co w wielu krajach nakazane, w niektórych jest zupełnie niedozwolone. W duchu tej samej walki z radykalizacją obywateli władze Tadżykistanu nie pozwalają kobietom na noszenie hijabu, zwłaszcza w szkołach i na uniwersytetach. Sklepy sprzedające chusty na głowę są zamykane. Władze zalecają też noszenie jasnych ubrań. Czerń nie jest wskazana nawet w czasie żałoby. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, dajcie znać w komentarzu o czym chcielibyście kolejną dyszkę, poza tym koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, trzymajcie się, cześć!